poczucie krzywdy ma swój urok. Kto z nas byłby gotów powiedzieć, ach, lubię być krzywdzony? Na pewno nikt. Krzywda jest bolesna, krzywda jest zranieniem. Ale kiedy się dłużej przyglądniemy, co to znaczy być skrzywdzonym, to się okazuje paradoksalnie, że są osoby, którym smakuje na poziomie nieświadomym, smakuje być krzywdzonym. Być krzywdzonym to znaczy mieć poczucie pewnej moralnej wyższości. Ja jestem krzywdzony, ja jestem ofiarą, ja jestem w ten sposób lepszy. A więc początkiem, albo w każdym razie jednym z takich wcześniejszych elementów wychodzenia z tego poczucia krzywdy, będzie świadomość, że się jest w tej pułapce, że się jest w tym smaku bycia ofiarą. Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na eufire.pl.